Kluczborku o punkty trudno i w sobotę miał się o tym przekonać najpoważniejszy kandydat do awansu. ŁKS atakował, sporo szumu na prawej stronie boiska robił Kosecki, który po sezonie wraca do Legii. Gospodarze odpowiedzieli akcjami Tuszyńskiego i strzałem Kazimierowicza w 23 minucie, za słabym na wyparłe. Po pół godzinie gry łodzianie wykonywali rzut rożny, który wykorzystał Mowlik, głową pokonując Świtałę. Ten sam zawodnik próbował w drugiej połowie ze stałego fragmentu gry, ale strzelił nad bramką. Mecz był wyrównany, MKS stworzył sobie kilka okazji, a wykorzystał tę ostatnią, w 87 minucie. Wyparłe płaskim strzałem z pola karnego pokonał Półchłopek. Kluczbork ma jeszcze jednego bohatera. Świtała odważną interwencją uratował swój zespół po akcji Seweryna. I lider tabeli wrócił do domu tylko z punktem, mimo iż... Fajnie grali piłką, naprawdę momentami jak nas złapali, no to się w głowie kręciło. No ale fajnie, że ten remis udało nam się dociągnąć do końca. Drużyna z Kluczborka naprawdę wybiegała dzisiejszy remis i oni wywalczyli, no my straciliśmy te punkty. Trzeci remis w meczu potentatów, tym razem